Aż 50% dofinansowania mogą dostać spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty na pokrycie kosztów instalacji fotowoltaicznych montowanych na nieruchomościach wielorodzinnych. W dobie drastycznie rosnących cen energii elektrycznej, może to być sposób na obniżenie rachunków za prąd. Szczególnie że w przypadku wielorodzinnych budynków, zasady rozliczeń według zapowiedzi resortu rozwoju i technologii będą znacznie korzystniejsze niż dla indywidualnych inwestorów. Dziś prosument indywidualny w domu jednorodzinnym ma rozliczany nadmiar energii tylko w 20%. W przypadku prosumenta lokatorskiego, wszystko, co nie zostanie zużyte w częściach wspólnych budynku, będzie rozliczane przez zwrot na rachunek wspólnoty mieszkaniowej, wyjaśnił minister Waldemar Buda. Do niedawna wsparcie dla wspólnot sięgało zaledwie 6 tysięcy złotych, co było kroplą w morzu potrzeb. Jak poinformował minister, środki na nowe wsparcie fotowoltaiki dla budownictwa wielorodzinnego sięgają niemal 450 milionów złotych. Resort przygotował również bardzo zachęcającą symulację. Jako przykład, przyjęto budynek z 64 lokalami mieszkalnymi który na wspólne potrzeby zużywa według szacunków około 4 MWh energii elektrycznej, a to przekłada się na rachunek w wysokości 2800 zł. Instalacja fotowoltaiczna, produkująca rocznie do 30 MWh energii, jest więc w stanie nie tylko pokryć zapotrzebowanie wspólnych części na energię ale wyprodukować jej znacznie więcej. A to daje przychody dla budynku sięgające 19 600 zł na rok, wynika z szacunków. Pieniądze te trafią na rachunek wspólnoty.